Lata 40. Zorganizowana w 1948 roku wystawa Ziem Odzyskanych była jedną z największych ekspozycji, jakie miały miejsce w hali stulecia. Wystawa przyciągnęła zarówno krajową, jak i międzynarodową uwagę. Tego samego roku pod halą stulecia stanęła iglica, stając się jednym z symboli miasta. W styczniu 1946 roku decyzją ministra kultury i sztuki do Wrocławia skierowany został Eugeniusz Geppert z zadaniem założenia Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w zniszczonym działaniami wojennymi mieście. Dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych mieści się przy ulicy Trauguta. Natomiast 1 września 1948 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 zabrzmiał pierwszy dzwonek. Lata 50. Powstaje Teatr Kalambur. Scena teatralna założona w roku 1957. Owego czasu znane miejsce wydarzeń kulturalnych i spotkań z artystami. Henryk Tomaszewski zakłada Wrocławski Teatr Pantomimy przy Alei Dębowej 16. Teatr wychował i wykształcił wielu wybitnych i znanych światowej publiczności aktorów, mimów. Zaczyna działać Wrocławska Wytwórnia Filmów Fabularnych, jedna z największych wytwórni filmowych w Polsce. Filmy przez nią zrealizowane to m.in. Nóż w wodzie, Sami swoi czy Wielki Szu. Zbigniew Cybulski, polski aktor teatralny i filmowy, uważany za jednego z najwybitniejszych aktorów powojennej Polski, gra główną rolę w filmie Popiół i Diament Andrzeja Wajdy. Pod koniec lat 50. Liceum Ogólnokształcącemu nr 4 nadano imię Stefana Żeromskiego. Thank you.
Lata 60. Jadwiga Grabowska-Hawrylak, polska architektka i przedstawicielka modernizmu, projektuje m.in. zespół mieszkalno-usługowy przy Placu Grunwaldzkim, znany również jako wrocławski Manhattan. We Wrocławiu osiedla się Tadeusz Różewicz, polski poeta, prozaik, dramaturg i scenarzysta, i spędza tu resztę swojego życia. Rusza międzynarodowy konkurs oratoryjno-kantatowy Wratislavia Cantans, odbywający się co roku we wrześniu, głównie we Wrocławiu. Pod koniec lat 60. w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 zostają wprowadzone odznaki złotej i srebrnej sowy dla wyróżniających się uczniów szkoły. Lata 70. Przegląd piosenki aktorskiej to festiwal piosenki organizowany od 1976 we Wrocławiu. W jego trakcie odbywa się m.in. cykl koncertów i spektakli muzycznych. Lata 70. to przełomowa dekada dla wrocławskiego sportu. W 1977 roku Śląsk Wrocław zdobywa Mistrzostwo Polski w piłce nożnej, koszykówce i piłce ręcznej. Zostaje otwarte nowoczesne Centrum Diagnostyki Medycznej Dolmet, które ma swoją siedzibę w jednym z najbardziej charakterystycznych dla Wrocławia budynków przy ulicy Legnickiej obok bunkra. Liceum Ogólnokształcące nr 4
organizuje pierwszy szkolny złaz w Górach Barckich oraz świętuje swoje 25-lecie, powiązane z przekazaniem szkole pierwszego sztandaru. Lata 80. Pomarańczową alternatywę zainicjowały na początku lat 80. osoby związane z wrocławską opozycją, wywodzące się najczęściej z ruchu hipisowskiego. Szczególną rolę odgrywał Waldemar Major Fydrych, który przyjął rolę lidera grupy. Jazz Club Rura to klub jazzowy założony w kwietniu 1980 roku, mieszczący się we Wrocławiu przy ulicy Łaziennej 4. W klubie niemal co tydzień, przez wszystkie lata działalności, można było posłuchać muzyki na żywo. Panorama Racławicka, otwarta na początku lat 80., eksponuje cykloramiczny obraz Bitwa pod Racławicami, namalowany przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. W 1984 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 nastąpiła inauguracja Dnia Języka Angielskiego, corocznego święta, w którym młodzież prezentuje swoje umiejętności językowe przed całą społecznością szkolną. Lata 90.
Wrocławski Festiwal Gitarowy, organizowany cyklicznie od roku 1998, skupia największego formatu gitarowych wirtuozów. Swoje miejsce na festiwalu odnajdują rozmaite gatunki muzyczne oraz konkurs młodych talentów. 31 maja 1997 roku Jan Paweł II ląduje na wrocławskich Strachowicach. Papież przylatuje do Wrocławia z okazji zorganizowanego po raz pierwszy w Polsce 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. W październiku 1999 roku we wrocławskiej Hali Ludowej odbyła się premiera przedstawienia Nabucco Giuseppe Verdiego, największego w Polsce spektaklu operowego, w którym wystąpiło ponad 600 osób. W lipcu 1997 roku Liceum Ogólnokształcące nr 4 dotyka Powódź Tysiąclecia. XXI wiek. Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu to nowoczesny obiekt, kompleks sal koncertowych oraz nazwa instytucji kultury powstałej w 2014 roku. Wrocław staje się europejską stolicą kultury w 2016 roku. Wydarzeniu towarzyszą imprezy kulturalne,
happeningi, wystawy i koncerty. Marek Krajewski wydaje serię kryminałów o Eberhardzie Moku, pracowniku wrocławskiego prezydium policji. Teatr Muzyczny Kapitol powstaje we Wrocławiu w 2004 roku, będąc kontynuacją wcześniejszych teatrów istniejących w tym samym miejscu. Z okazji 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego nr 4 zostaje ufundowany drugi sztandar. W 2018 roku szkoła obchodzi swoje 70-lecie. Uroczystością towarzyszy otwarcie odnowionej, zabytkowej sali gimnastycznej. Teraz już wszystko wiem, bawiłem grubo się w Ameryce, USA, USA. Gdzieś pod palmami raj, mówili jedź po tam, podobno życie. Przepiękny czas, życie tętniło w nam, pamiętasz miła? Lecz to w ojczyźnie właśnie nam się przydarzyła. Miłość, miłość zakopane, że przygrywa, dzięki mi tam.
choć w papierach to przybyło.